Nie mogę powiedzieć żadnego pustego słowa. Ja też mam dla was historię, podobną do tej, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Właśnie, pewien człowiek był sobie pewien człowiek. Pewnego dnia ktoś zadał mu podobne pytanie. Kim jesteś? Kim jestem? Tak. Może każdego, kto będzie tu wchodził jeszcze do auli, zapytamy, kim jest, dobrze? Będzie to, zrobimy takie małe zamieszanie. No, ale to będzie jeszcze gdzieś z 10 odpowiedzi no, na ten temat. Problem polega na tym, że ja nie mogę się skupić. Mam ogromne problemy ze skupieniem. Wszystko mnie rozprasza. Tak. Kim jesteś? No jak to, kim jestem? No co robisz w życiu? Czym się zajmujesz? Czym się zajmuję? Człowiek ten sięgnął do najgłębszych swoich marzeń, pragnień i powiedział, kim jestem? Jestem przedsiębiorcą. Tak, jestem przedsiębiorcą. Spodobało mu się to, co powiedział. W końcu to były jego najgłębsze pragnienia. Kupił sobie parę książek na temat przedsiębiorczości. Zapisał się do klubu przedsiębiorców. Kupił sobie samochód na kredyt, jako że przecież jest przedsiębiorcą. Brakowało tylko jednego, by zacząć to realizować. Już zaczął myśleć, jak zacząć być przedsiębiorcą. Rysował schematy, robił notatki. Już miał wdrożyć w życie, ale dowiedział się, że właśnie ma odbyć się ciekawa konferencja na temat przedsiębiorczości. Pojechał więc na tą konferencję, gdzie przedstawił swoje plany, ideały. Spotkało się to ze sporym zainteresowaniem. Dostał nawet taką odznakę innowator roku. Tam spotkał wielu innych ludzi, którzy też chcieli być przedsiębiorcami. Przygotowali wspólną deklarację na temat przedsiębiorczości. Umówili się na następną konferencję, do której trzeba było się przygotować. A że w życiu nie można robić wszystkiego, trudno było znaleźć czas, by w końcu zacząć być tym przedsiębiorcą. No, może historia zabawna, ale przestaje być to zabawne, kiedy myślimy o tym, co nas tutaj szczególnie gromadzi, mianowicie o życiu duchowym, o relacji człowieka z Bogiem, że ktoś mówi coś o sobie, nosi jakieś znaki, które mają na coś wskazywać w tym duchowym życiu, ale jak to bywa, znaki i słowa mogą nie oddawać prawdy. Pustoznak, to jest pierwsze w historii użycie tego słowa, właśnie je wymyśliłem. Spelczek pokazuje, że to jest błąd, ale od dzisiaj nie. Pustoznak i pustosłowie. Znak, o którym dzisiaj szczególnie przeczytamy, to obrzezanie. Żydowski rytuał. Przeczytajmy dzisiejszy odcinek listu do Rzymian z drugiego rozdziału. Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz prawo. Jeżeli jednak przekraczasz prawo, będąc obrzezanym, stajesz się takim jak nieobrzezany. Czytamy więc tutaj o jakimś znaku, przez który pewni ludzie chcą coś powiedzieć o swojej relacji z Bogiem, ale jak tutaj czytamy, znak może być mylący. Przeczytajmy dalej ten fragment. Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy prawa,
To czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem? I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia prawo, będzie sądził ciebie, który mimo, że masz księgę prawa i obrzezanie, przestępujesz prawo. Możesz przyczepić znaczek Mercedesa do roweru, ale czy to będzie już Mercedes? Podobnie religijne symbole, znaki mogą być puste w środku. Czytajmy dalej, jeszcze jeden odcinek. Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, który jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Problem jest bardzo poważny i wyraża się w pytaniu, w ilu dziedzinach, w ilu sferach w moim życiu udaje mi się przejść dalej niż pobożne życzenia, przejść do realności. To mogą być różne dziedziny życia, na przykład gra na instrumencie. Może mi się marzyć gra na instrumencie. Mogę też mieć prawdziwy talent, ale na razie są to tylko pobożne życzenia. Albo nauka obcego języka. Może mi się marzyć, że będę się płynnie porozumiewał. Mogę też nieść pod pachą angielską gazetę, ale to nic nie znaczy. Na razie tylko pobożne życzenie. W dziedzinach, które wymieniłem, takich czy wielu innych podobnych, jest to relatywnie proste. Wystarczy poświęcić 10 tysięcy godzin ćwiczenia na jakimś instrumencie pod okiem dobrego nauczyciela, by osiągnąć zadowalający poziom muzykowania. Albo nauka języka. No też jest to jakiś konkretny wysiłek. Jest jednak pewna dziedzina, która jest najtrudniejsza, jeśli chodzi o wyjście poza pobożne życzenia. Jest to duchowa dziedzina życia. Dlaczego? Bo tu żadne 10 tysięcy godzin nie pomoże. Tu potrzebne jest z definicji, co? Działanie Boga. Żeby Bóg chciał się zaangażować. Wyjście poza sferę tego, co ja mogę zrobić. Duchowa dziedzina życia zaczyna się tam, gdzie Bóg zaczyna działać. Człowiek ze swej strony może wiele robić. Jak wiele człowiek może ze swej strony robić, poszukując tej duchowej dziedziny, przekonaliśmy się w ostatnich dniach w gronie 7 wędrowców z naszej wspólnoty, mając okazję udać się w tym mijającym tygodniu na 4 dni do Rzymu, zwiedzając Watykan, Bazylikę Świętego Piotra. I to, co zobaczyliśmy, przerosło wszelkie moje wcześniejsze wyobrażenia. Można tam zrozumieć ten ogromny ładunek emocjonalny i co ludzie robią, jakie rzeczy ze swej strony w tej duchowej dziedzinie życia, ale chyba każdy się z tym zgodzi, że duchowa dziedzina życia zaczyna się tam, gdzie Bóg zaczyna działać. I tego działania wszyscy poszukują, tego pragną, tego sobie życzą, podejmując różne działania. To, co Bóg uczyni dla mnie, na przykład uczyni mnie wolnym od czegoś, co mnie zniewala, z czym mogę sobie nie radzić, choćbym chciała. Pomoże przekroczyć moje ograniczenia. Tu właśnie zaczyna się duchowa dziedzina. Ale pewne szczególne działanie Boga zostało opisane
w takim ciekawym miejscu, list do Galatów 5, popatrzmy. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Bóg będzie działał. Bóg wypełni mnie, moje życie, takimi rzeczami. Powstanie we mnie pewien owoc, tak to jest nazwane, owoc ducha. Na przykład ta ostatnia, dziewiąta cecha, opanowanie, czyli panowanie nad sobą, zwycięstwo nad skłonnościami, nałogami, charakterem, działanie Boga we mnie. We wszystkich innych dziedzinach życia to jest ilość godzin, no i trochę zdolności, ale tutaj w duchowej dziedzinie choćbyś pękł, choćbyś zbudował drugi Watykan, ani rusz. Duchowa dziedzina zaczyna się tam, gdzie Bóg zaczyna działać. Ale to pragnienie człowieka, by doświadczyć Boga, jest takie, że ludzie tworzą pewne ścieżki, pewne receptury, jak wpłynąć na działanie Boga, jak to sprawić, żeby On się zaangażował. Jedną z receptur jest powiązanie pewnych symboli, pewnych rytuałów z działaniem Boga, w nadziei, że Bóg wykona swoją część. I takim właśnie symbolem, o którym dzisiaj czytaliśmy w Bożym Słowie, jest obrzezanie. Rytuał w religii żydowskiej. Symbol, któremu przypisano znaczenie, że oznacza on więź z Bogiem. Mam obrzezanie, równa się, mam więź z Bogiem, On mnie będzie ochraniał, da mi pomyślność i jeżeli wypełnię to, co do mnie należy, da mi zbawienie. Jestem obrzezany, równa się, mam więź z Bogiem. Pod Jego skrzydłami mogę czuć się bezpieczny. Teraz i w wieczności. Amen. Tak? Ale jednak autor listu do Rzymian, też Żyd z pochodzenia, jak można tak powiedzieć kolokwialnie, zaczyna dziobać w to dobre samopoczucie Żydów, mówiąc rzecz dla nich zaskakującą, jeszcze raz wers 25, druga jego część. Jeżeli jednak przekraczasz prawo, będąc obrzezanym, stajesz się takim jak nieobrzezany. A więc człowieku, ty, który dzięki obrzezaniu, jakiemuś tam rytuałowi czujesz się bezpieczny, bo przyjąłeś ten rytuał, autor twierdzi, że to obrzezanie jest pustym znakiem. Samo obrzezanie jest pustym znakiem. A więc mamy tutaj taką sytuację, że jedni ludzie ufają, że jak poddadzą się pewnym rytuałom, to Bóg będzie zobowiązany działać, a święty Paweł wzywa, by iść śladem tych rytuałów i mocno sprawdzać, czy nie są pustosłowiem, pustoznakiem, jakikolwiek by to rytuał nie był, który człowiek przyjął. Trzeba to mocno sprawdzić, bo gra idzie o najwyższą stawkę. To jest nawet ważniejsze, niż gdybyś wracał do domu sprawdzić, czy gaz się nie ulatnia. I wiele innych niebezpieczeństw. To jest gra o najwyższą stawkę, o zbawienie, wieczność. Nie pytać, czy jakiś tam znak nie jest pustoznakiem, pustosłowiem, to najwyższy brak, najwyższy przejaw nieodpowiedzialności. Trzeba pytać, szukać. Trzeba doszukiwać się działania Boga. Gdzie jest ten owoc ducha? Jeżeli jest jakiekolwiek zagrożenie, że to, co przeżywam, jest jedynie emocjami wywołanymi jakimś rytuałem, jakimiś tam
religijnymi czynnościami, to problem jest najwyższego kalibru. Więc sięgnijmy dzisiaj do istoty, jak doświadczyć działania Boga w swoim życiu, jak wyjść poza pobożne życzenia, puste symbole i tylko emocje, poza wielkie czasami słowa, ale puste w środku, dokonajmy wiwisekcji problemu. Mentalność ludzi, czy skłonność ludzi jest taka, że żeby no właśnie, co zrobić, by znaleźć się pod Bożą opieką? Trzeba zachować pewne rytuały i prawo, przykazanie, jakie Bóg dał. Święty Paweł w tym fragmencie dobiera się do tej mentalności w konkretny sposób i pokazuje zaskakujące fakty. Bo jak wielu Żydów dopełniło tych warunków wejścia pod Bożą opiekę? Popatrzmy, co Bóg mówi w Psalmie 14. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma takiego, co dobrze czyni. Nie ma ani jednego. Nikt nie okazał się wierny, nikt nie okazał się tym, który spełnił warunki. Absolutnie zaskakujący fakt. Obrzezanie to znak przynależności do Boga i Jego narodu. Ma wartość tylko wtedy, kiedy człowiek zachowa prawo, ale nikt go nie zachował. Co za paradoks? Co za problem? Ale Bóg dał rozwiązanie. To wszystko jest po to, by naprowadzić ludzi na rozwiązanie. Potrzebne jest coś o wiele głębszego niż znak obrzezania, rytuał obrzezania. Czytamy o tym w wersie 29, jeszcze raz. Prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe. Potrzebne jest coś, człowiek potrzebuje przeżyć coś, co zostało nazwane obrzezaniem serca. Fizyczne obrzezanie jest bardzo proste, konkretna czynność, ale to, co jest skuteczne, to obrzezanie serca. Operacja na sercu, która odetnie z serca co? Niewierność. Odetnie z serca człowieka, można powiedzieć, gen niewierności. Mała ilustracja. Co by było, gdyby wymyślono lekarstwo na niewierność? Gdyby każde z małżonków, nowożeńców w trakcie ceremonii ślubnej wypijało pewną miksturę, która uczyni ich na zawsze wiernymi. No bo na razie jest tak, że chociaż podczas ślubu ślubujemy sobie wierność, wszyscy ludzie, to i tak nikomu nie udało się tego zachować, przynajmniej w myślach. A gdyby tak zaślubiny polegały właśnie na odcięciu, zneutralizowaniu, wypaleniu w małżonkach genu niewierności, gdyby tak udało się właśnie z człowieka wyjąć tą niewierność, to by było, prawda? Nie trzeba by nawet przyrzekać wierności. Nie byłoby rozwodów. To jest oczywiście zupełną abstrakcją. Zresztą natychmiast pojawiłyby się zastrzeżenia, gdzie tu wolna wola człowieka. I by się okazało, ile par by się na taki ślub zdecydowało. Abstrakcja, ale dobra ilustracja tego, co zamierzył Bóg. Tego, co może zdarzyć się między człowiekiem a Bogiem.
Autor mówi właśnie o obrzezaniu serca i coś takiego jest potrzebne, by człowiek stał się wierny. Taka operacja. Bez tej operacji na sercu człowiek nie jest w stanie być wierny Bogu. Ale taka operacja jest możliwa, gdy Bóg tego dokona, naprawdę usunie, odetnie ten gen niewierności, człowiek stanie się jemu wierny. I to, czego człowiek wcześniej nie potrafił, żaden człowiek, zostanie załatwione. Niewierność odcięta. I jest powiedziane na samym końcu naszego dzisiejszego fragmentu, że taki człowiek otrzymuje pochwałę od Boga. To jest droga, która się Bogu podoba. To jest Boży plan na rozwiązanie problemu. To się Bogu podoba, ale nie ludziom. Ludzie myślą inaczej. Wolą powierzchowne symbole i właśnie próby zachowywania wierności, powierzchowne rezultaty, powierzchowne rytuały, które w duchowej rzeczywistości nic nie znaczą, są kompletnie nieskuteczne, poza rozbudzaniem emocji. Przyjmij, człowieku, jakiś znak, jakiś symbol, jakieś obrzezanie, przez to stajesz się wierny, jesteś, należysz do Boga, ale rzeczywistość pokazuje, że tak nie jest. Dlatego ludzie kurczowo trzymają się właśnie złudzeń, że wszystko jest w porządku, bo zrobiłem to, co należało, przyjąłem rytuał, a że w ogóle nie działa, niewierność wylewa się uszami, co najmniej w myślach. Co powinien człowiek zrobić, kiedy dostrzega ten paradoks? Powinien zaniepokoić się tym brakiem skuteczności, że nie spełnia warunków, nie jest na ścieżce w stronę Boga. Człowiek powinien przyznać, że jest niewierny i szukać prawdziwego rozwiązania. A gdy będzie szukał, naprawdę, to znajdzie to, co my dzisiaj znaleźliśmy. Działanie Boga w sercu, które polega na, mówiąc obrazowo, obrzezaniu serca. Co to jest za operacja na sercu, której Bóg może dokonać? Zobaczmy, jak została opisana w Księdze Powtórzonego Prawa 30. Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca, żebyś miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Operacja, którą Bóg może dokonać na sercu człowieka, może uczynić go wiernym i kochającym. Zilustrowałem to taką wizją, gdyby udało się rozwiązać problem niewierności w małżeństwie, odcinając gen niewierności. Ktoś w tym momencie protestuje. Stop, nie. Współmałżonek powinien być wierny sam z siebie, z własnego wyboru. Nie róbmy z ludzi robotów. Fajna teza, tylko co z niej zostaje wobec faktu, że nikomu jeszcze się to nie udało, przynajmniej w myślach. Wszyscy okazali się niewierni, a więc to pragnienie jest stuprocentową mrzonką. Człowiek o własnych siłach nie uczyni się wiernym i kochającym, chociaż bardzo chce. Andrzej Krzywy, wokalista zespołu Demono. Ja na wszystko przyrzekam, tak? Cała Polska za nim. Ale każdy znawca ludzkiej duszy wie, ile warte są takie przyrzekania na wszystko, tak? Jednak, co Bóg może zrobić?
co Bóg czyni z sercem człowieka. Jeszcze inne słowa, Księga Jeremiasza 32. Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, aby się już nie odwracali ode mnie. Bóg sprawia, że człowiek nie będzie się już od niego odwracał. Bóg uczyni człowieka wiernym w sercu, w tym najgłębszym siedlisku pragnień. Tu oczywiście znowu święte oburzenie. Co to za miłość, kiedy człowiek już nie ma własnego wyboru, gdy ten gen zdrady zostaje usunięty? Jak można zabierać człowiekowi wolną wolę? Musi mieć wybór. Ale jaki to wybór, skoro i tak wiadomo, jak człowiek w końcu wybierze? Jakie jest rozwiązanie? Jak Bóg rozwiązał ten problem? To jest bardzo ważne, byśmy to zrozumieli. Właśnie to Boże rozwiązanie, abyśmy mogli w nim w pełni uczestniczyć. Jak to zrobić, by usunąć gen niewierności z człowieka, pozostawiając go jednocześnie w pełni człowiekiem mającym prawo wyboru? Księga Powtórzonego Prawa 10. Dokonajcie więc obrzezania waszego serca. Nie bądźcie nadal ludem o twardym karku. Bóg jest gotowy przemienić serce człowieka. Uczynić z kogoś, kto jest niewierny, wiernego. Ale człowiek musi na to pozwolić. Dokonajcie obrzezania serca. To jest pewien skrót myślowy tutaj, który oznacza: potrzebne jest wasze przyzwolenie. Bóg stworzył człowieka z prawem wyboru i nie zamierza tego prawa pogwałcać. I Bóg niczego nigdy nie uczyni bez naszej zgody. Bóg nie uczyni też tego, tej przemiany serca, inaczej jak na naszą prośbę. Tym bardziej, że jest to przemiana nieodwracalna. Z definicji, skoro uczyni nas wiernymi, no to zafiksuje już ten fakt, że nigdy go nie zdradzimy. Ktoś powie, co to za wolność, skoro nie będę już mógł od Boga się nigdy odwrócić? Po pierwsze, ta niemożność odwrócenia się dotyczy tylko poziomu serca, że w głębi serca ten zwrot do Boga zostanie na zawsze zachowany. Tam zostaje wypalona niewierność, ale płycej, na poziomie naszych czynów, człowiek stoi cały czas wobec tego dylematu odwracania się od Boga. I tu dalej rozgrywa się sprawa wierności, jednak w głębi serca już nie. Raz przemienione przez Boga serce, to zmiana zwrotu o 180 stopni i to serce będzie już zawsze biło dla Boga. Ale płycej, na poziomie umysłu, człowiek nieraz się odwróci. Dlatego właśnie jest to zjawisko, które przeżywają chrześcijanie, ci, których serca Bóg odrodził, że gdy odwracamy się od Boga, zawodzimy Go na poziomie naszych czynów, myśli, cierpimy. Doświadczamy wielkiego rozdarcia między tym pragnieniem w sercu, by być wiernym Bogu, a tym, co się zdarzyło, tym, co zrobiłem. Będę żałował, że się odwróciłem. Człowiek będzie bolał, że jego czyny nie poszły za sercem. Jeszcze nieraz zobaczymy to zjawisko w liście do Rzymian. Jednak w głębi serca ten zwrot pozostanie zawsze w kierunku Boga. I to jest nienaruszalne. Właśnie dlatego
Apostoł Jan w swoim liście pisze w pewnym miejscu, że kto narodził się z Boga, nie grzeszy. Nie grzeszy w tym znaczeniu, że jego serce zawsze pozostanie zwrócone w kierunku Boga, chociaż umysł i czyny mogą za tym nie nadążać, nie być wierne. I oczywiście powodując przez to rozdarcie między sercem a czynami. A więc w tym znaczeniu ta decyzja poddania się pod Bożą operację, pod to obrzezanie serca, o którym dzisiaj czytamy, jest nieodwracalna. Moje serce już nigdy nie odwróci się od Boga. Ktoś może mieć jeszcze niedosyt argumentów, co to za wolność, skoro nie można zrezygnować, ale jest wiele takich decyzji w naszym życiu, z których nie możemy zrezygnować. Są nieodwracalne, prawda? Jeżeli dwoje ludzi postanawia mieć dziecko i ono się urodzi, to nie są oni w stanie odwrócić tego faktu. Są rodzicami. A jak kiedyś nie będę chciał być rodzicem, no to co? Gdzie moja wolność? Zmienię zdanie. No sorry, o tym musisz pomyśleć wcześniej, zanim postaracie się o dziecko. Później już nie zmienisz tego faktu. Ale teraz masz wybór. I takich decyzji w życiu jest wiele. Jeżeli ktoś zgodził się zostać konfidentem służb bezpieczeństwa, to ma status konfidenta. Może dzisiaj nie chcieć nim być, może dzisiaj nie donosić, może nad tym boleć, ale i tak ma status konfidenta. Pewne rzeczy są nieodwracalne. Jeżeli ktoś się ożenił, no to sorry, już nigdy nie będzie kawalerem. Fakt jest nieodwracalny. Na tym właśnie polegają wolne wybory człowieka. Człowiek decyduje, jak będzie żył. I również tutaj, w tej rzeczy, którą Bóg proponuje, czy podda się operacji serca, by Bóg uczynił je wiernym. Jak Bóg to zrobi, będzie to coś nieodwracalnego. I to jest coś, czego doświadcza każdy, w kim zamieszkał Jezus Chrystus. Odrodził jego serce, uczynił już wiernym. Bóg to czyni w sposób nieodwracalny. Jest to doskonałe dzieło Boga w człowieku, nienaruszalne, ale zawsze dokonane na naszą prośbę i wyłącznie na naszą prośbę. Dlatego też Bóg będzie mógł wziąć do nieba tych, których serca odrodził, tych, którzy pozwolili mu na tę operację, bez obawy, że kiedyś tam w wieczności nagle przestanie nam się chcieć być wiernymi Bogu i powstanie jakiś kolejny szatan. Bóg nie zrobi sobie tego kłopotu i na tym właśnie polega nasz wolny wybór, czy zwrócisz się do Boga o tą pomoc, o to obrzezanie serca, o to, że Bóg dotknie go i uczyni wiernym. Wybór nie jest łatwy, bo jak czytaliśmy w naszym tutaj ostatnim wersie, kark twardy, niełatwo jest człowiekowi poddać się Bogu. Jesteśmy z natury buntownikami. Jak to? Pozwolić Bogu, by przemienił moje serce? To jest najtrudniejsza decyzja człowieka. Toczy się duchowa walka. Sam pamiętam, jak to było trudne poddać Bogu swoje ja, zrezygnować z życia dla samego siebie, pozwalać, by ktoś inny mówił mi, jak mam żyć. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. Cóż za paradoks. Ludzie wolą zniszczyć swoje życie, niż poddać je Chrystusowi. Ale oto zaczyna pojawiać się zaufanie.
Co by było, gdybyś Ty, Chrystusie, pokierował moim życiem? Poprowadził mnie. Ty mnie kochasz, masz dla mnie wspaniały plan, którego ja bym nigdy nie wymyślił. O, robi się ciekawie. Coś więcej niż to, co ja mogę zrobić w moim życiu. Dobrze, ufam, pozwalam. Boże, dotknij mojego serca, uczyń je wiernym. Tak, to prawda, że pozbawię się przez to pewnych emocji. Emocji, jakie towarzyszą zdradzie, żeby dała mi przyjemność. Możemy wyobrazić sobie mężczyznę czy kobietę, którzy oddają się zdradzie, pokryją mu i czerpią z tego satysfakcję. Dzięki temu ich życie jest kolorowe, no jednak za cenę nieodwracalnego zniszczenia, deprawacji, degeneracji, niszczenia swojego życia, ostatecznie wyjałowienia. Ta droga zawsze kończy się smutkiem i bólem, ale no jak się pozbawić takiego koloru życia? Jednak ufam. Ufam Chrystusowi, dlatego ja chcę inaczej. Więc ten mój twardy kark zginam przed Chrystusem, bo zacząłem wierzyć, że to jest lepsza droga. I otwieram swoje serce dla Niego, by dotknął mojego serca, obrzezał w nim, mówiąc językiem tego tekstu, obrzezał gen niewierności, by w sercu pojawiły się nowe pragnienia, pragnienia życia dla Boga, pragnienia świętości. I jak człowiek tak sobie o tym rozmyśla, to następuje przełom, decyzja. Dobrze, Boże, zaoperuj moje serce, uczyń mnie wiernym. I to jest kwintesencja nawrócenia i zaproszenia Chrystusa do swojego życia. I wyrażamy to w modlitwie, na przykład mówiąc: Chrystusie, uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz mieć. To nie jest tylko prośba, ale to jest nasze przyzwolenie na operację serca, nasz podpis, mówiąc obrazowo, zgoda. I to jest największy przełom, jaki może zdarzyć się w życiu człowieka, by doświadczać Boga, by również w tej dziedzinie życia, jaką jest więź z Bogiem, doświadczać Jego działania. Ale taka modlitwa zapraszająca Chrystusa, otwierająca serce, to nie jest rytuał. To nie mogą być jakieś puste słowa, które mają zadziałać. To musi być decyzja woli, jak przed operacją. I to jest decyzja, która zmienia całkowicie życie człowieka, bo jest to prawdziwe przyzwolenie na to, żeby Bóg działał. I tylko taka decyzja otwiera nam drogę do duchowej więzi z Bogiem. Wszystkie inne rytuały, czy można powiedzieć czarowanie, jest nieskuteczne. Pamiętam, że w moim życiu, przed moim nawróceniem, moje życie było wypełnione różnymi rytuałami. Chrzest i komunia były niestety rytuałami. Przyjąłem chrzest w wieku dorosłym, zanim tak naprawdę nawróciłem się do Chrystusa. Wcześniej wydawało mi się, że się nawróciłem, ale był to tylko rytuał, jeszcze jedna decyzja, że będę lepszym człowiekiem. Również chrzest, pamiętam jak dzisiaj. Zostałem ochrzczony już jako dorosły człowiek w rozlewisku Wisły na krakowskim Salwatorze. Pamiętam jak tam stałem we wrześniu, we wrześniowy poranek
w 71 roku. Zanim wszedłem do wody, modliłem się: Boże, od dzisiaj już będę lepszym człowiekiem. Jeszcze nie rozumiałem, czym jest nawrócenie do Chrystusa. Prawdziwe nawrócenie przeżyłem niecałe 4 lata później. Miałem wiele innych niereligijnych rytuałów, które miały wzmocnić moje postanowienia, że będę lepszym człowiekiem. Do takich rytuałów należało zjedzenie 2 tabliczek czekolady na przykład, albo pójście do kina po raz 10 na jakiś film, albo jakaś osobista droga krzyżowa, w cudzysłowie przejście pewnej trasy, pielgrzymki, no by tak podkreślić tą moją decyzję, że będę lepszym człowiekiem. Nie muszę was przekonywać, że to były próby nieskuteczne, bo macie własne doświadczenia. To wszystko nie usunęło genu zdrady, genu niewierności z mojego serca. Ale w końcu na tle wielu porażek zaczęło narastać zaufanie i zaciekawienie tym, co by było, gdyby Chrystus kierował moim życiem. Zapragnąłem tego i nastąpił przełom. Zaprosiłem Chrystusa, by uczynił mnie człowiekiem według Jego pragnień. I dopiero to wszystko zmieniło. Wiele zmian. Jedną z takich charakterystycznych była nowa świadomość grzechu. Już nie wierność sobie, wierność własnemu obrazowi siebie, ale coś osobistego między mną a Bogiem. Pragnienie, by żyć dla Niego, pragnienie świętości ze względu na Niego. I właśnie później to podstawowe jednak chrześcijańskie przeżycie, że za każdym razem jak od Boga odejdziemy na poziomie naszych myśli albo naszych czynów, to pojawia się ten wewnętrzny ból. To nas nie czyni szczęśliwymi, że coś tam nabroiliśmy, ale jednak takie wewnętrzne rozdarcie i ogromny żal, że nie byłem wierny na tym poziomie. Bóg dokonał operacji na moim sercu. Usunął gen zdrady na poziomie serca, nie umysłu i emocji. I zacząłem doświadczać działania Boga we mnie i w okolicznościach mojego życia. Coś wspaniałego. Powiedzieć, że nigdy tego nie żałowałem, to jest mało. Raczej z przerażeniem myślę o tym, jak było wcześniej i z przerażeniem, co by było, gdybym takiej decyzji nie podjął. Teraz nazywanie siebie chrześcijaninem, dzieckiem Boga, przestało być pustym symbolem, pustosłowiem. Symbole mogą być puste w środku i są takie bardzo często, jeżeli człowiek nie doświadczył właśnie tego prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, które polega na przyzwoleniu. Chrystusie, tu masz moje życie, uczyń z nim to, czego pragniesz. To tak naprawdę oznacza pozwolenie Bogu, by zmienił nasze serce, by odwrócił niewierność w stronę wierności. I dzięki temu doświadczam, że Bóg działa w moim życiu. Pustosłowie. Znak, który niczego nie zmienia. Tak jest, póki nie stanie się coś w sercu człowieka. I tym czymś jest to, co i ty potrzebujesz zrobić, zaprosić Boga, by przemienił serce, wyrazić zgodę. Bez tego pusty znak. Więc pozwólcie, że pomodlę się o to, by słowa od Boga, które dzisiaj poznawaliśmy, wykonały w nas swoją robotę. Boże, dziękuję Ci za sposób, jaki znalazłeś na nas, na
właśnie tą jakby schizofrenię, której ulegamy, że bardzo chcemy, wydaje nam się, że już nam się udaje, będziemy coraz lepsi, a później odkrywamy w sobie coś zupełnie innego. Dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, który ma moc dotykać naszych serc i właśnie czynić je wiernymi. Dziękuję Ci, że to wszystko można poznać w Twoim Słowie, które nam objawiłeś, że tą ścieżkę czynisz nam znaną. Ale proszę Cię, aby każdy z nas, jak tutaj jesteś, mógł tego doświadczyć w swoim sercu, właśnie Twojej operacji, Twojego odrodzenia serca, tak jak to dzisiaj nam pokazywałeś w tych paru światełkach z Twojego Słowa gdzieś tam powyciąganych, że Ty czynisz właśnie nasze serca takimi, które się od Ciebie nigdy nie odwrócą. Dziękuję Ci, że mogłem tego doświadczyć i mogę doświadczać skutków. Proszę, aby właśnie każdy z nas mógł gdzieś otrzymać tą możliwość i podjąć taki krok. Pozostaje jeden dylemat, bardzo poważny. Dlaczego człowiek, którego serce Bóg uczynił wiernym, może nadal doświadczać niewierności w swoich myślach i w swoich czynach? O tym będzie jeszcze wiele w liście do Rzymian. Ten list jest po to napisany, by właśnie to pokazać. Zobaczymy to w kolejnych drogowskazach życia. Póki co życzę Wam, by w Waszym życiu nie było żadnego pustosłowia i żadnych pustoznaków.